Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Witam serdecznie jak co tydzień w niedzielę o godzinie 15.30 na kanale Finansowa TV. Dzisiaj, jak co tydzień zresztą, pochylimy się nad analizą jednej ze spółek z giełdy papierów wartościowych. No i to, co warto zakomunikować, to to, że mamy już końcówkę września. A to wiąże się z tym, że na giełdzie papierów wartościowych już powoli ubywa spółek, które jeszcze w tym roku wypłacą dywidendę. No, i co prawda nie jest to problematyczne, bo spółek dywidendowych na GPW mamy jeszcze dosyć dużo do przeanalizowania, ale patrząc pod kątem atrakcyjności analizy w danym momencie, no to już powoli ta lista się wyczerpuje. Oczywiście nie znaczy to, że przestaniemy analizować te spółki, bo jak najbardziej w dalszym ciągu będziemy sobie takie spółki analizować, ale w najbliższych tygodniach będę skupiał się na spółkach, które. No w ankiecie wyszły, że są popularne i ich analiza jest dosyć potrzebna, a dodatkowo też na spółkach, które w niedługim czasie będą miały notow ostatnie notowania z prawem do dywidendy. No i tutaj od razu prośba do Was, że jeżeli macie ochotę na jakąś analizę i chętnie jakąś byście zobaczyli, to proszę dajcie mi znać w komentarzu. Ja prawdopodobnie, jeżeli będzie jakieś duże zainteresowanie, przychylę się do tej analizy. Na stronie strefainwestorów.pl mamy taką fajną listę, gdzie administratorzy śledzą dywidendy, to co będzie się działo w sezonie dywidendowym. No jak widać, już niedużo spółek zostało do końca roku, które dywidendy wypłacą. No i tak jak wspominałem, jest to bardzo dobre źródło wiedzy, gdzie można zobaczyć ostatni dzień z notowaniem do dywidendy, z prawem do dywidendy. I takie spółki chciałbym w najbliższych tygodniach analizować. Oczywiście zapowiem od razu, jaką spółkę na pewno zobaczymy. To jest po prostu absolutne must have, jak dla mnie z tej listy, i to jest spółka Budimex SA. I tę spółkę prawdopodobnie zobaczymy albo za tydzień, albo za dwa tygodnie w niedzielę. Natomiast mała uwaga, jeżeli chodzi o tę listę, to jedyna spółka nie wchodzi w grę. Jedną jedyną spółką, której na pewno nie przeanalizuję, to Ambra, bo Ambra już na kanale była i jest tam naprawdę dużo ciekawych informacji, które tak naprawdę się nie przedawniły. Jedno co mogę powiedzieć o Ambrze, to świetne wyniki, które zanotowała w roku mimo pandemii, pozwolą wypłacić jej rekordową dywidendę. Natomiast jedno, co mnie rozczarowało, to data wypłaty tej dywidendy, która przypada na końcówkę... Pierwszej połowy roku 2022, gdzie ta wypłata w Ambrze była zawsze w roku, w którym dywidenda została uchwalona. Tak więc, Ambra z tej listy odpada, ale reszta spółek jest tutaj jak najbardziej mile widziana na kanale. I jeżeli masz ochotę posłuchać o jakiejś spółce z tej listy, to przejrzyj tą listę i daj mi po prostu znać w komentarzu. Natomiast przechodząc do analizy spółki. Którą przygotowałem dzisiaj, jest dosyć krótka, ponieważ historia spółki nie jest jakaś wybitnie długa, i spółka nie jest jakoś super mocno rozlana na różne sektory i na różne działalności. Po prostu zajmuje się tym, co potrafi robić, i robi to dobrze. A mowa tu o spółce, która tak naprawdę w najbliższych dniach będzie miała ostatni dzień notowań z prawem do dywidendy. A konkretnie jest to polska spółka Wielton SA, która zajmuje się produkcją naczep, przyczep, zabudów. Jest to firma, która znajduje się w Wieluniu. No i przyznam szczerze, że ja tą firmę kojarzę po prostu z logo. Logo utkwiło mi w pamięci, ponieważ bardzo mocno kojarzy mi się z papierosami marki Kamel. Mają tego charakterystycznego złotego wielbłąda w tle. No i w ubiegłym roku pod koniec byłem bliski zakupu tej spółki do portfela, jednak wybór padł na Eurocash. Niestety mogę dzisiaj powiedzieć, że niestety, no ale jak to mówią, człowiek uczy się na błędach. No i zamykając temat Eurocashu, dla tych, którzy czekają na analizę tej spółki, no to prawdopodobnie pojawi się na kanale, ale muszę po prostu przebolać to, co się z tą spółką wydarzyło. Nie przedłużając, no to... Wielton to spółka z Wielunia, tak jak mówiłem, i jest jedną z największych w Europie i nawet na świecie, spółek, która właśnie zajmuje się przyczepami czy też naczepami. Jak wspominałem też historia nie jest zbyt długa, bo tak naprawdę sięga roku 96, kiedy Wielton został założony, więc ta historia nie jest obfita i zbytnio nie będzie dzisiaj o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o historię spółki. A jeżeli chodzi o rok 96 i założycieli, to byli nimi Ryszard Prozner i Krzysztof Tylkowski. Którzy, uwaga, zajmowali się wytwarzaniem gwoździ, przerabiali importowane naczepy ciągników siodłowych i posiadali też własny warsztat samochodowy. Więc w zasadzie te dwie działalności, dwie z trzech, czyli warsztat samochodowy i import naczep ciągnikowych, pozwoliła tym dwóm panom dostrzec ten potencjał, który w tych naczepach drzemie. Hard ducha i zawzięcie pozwoliło w roku 1999 oddać do użytku pierwszą halę montażową. No i dzięki tak naprawdę wyposażeniu. W pierwsze lasery, plazmy czy automaty do spawania, BELEK, Wielton mógł wystartować z pierwszym ciągiem produkcyjnym. Natomiast starania w roku 2000 pozwoliły Wieltonowi po raz pierwszy otrzymać certyfikację ISO 9001. Na przestrzeni lat 2003 i 2004 Wielton zainwestował w powierzchnię magazynową oraz doposażył zakład produkcyjny. Wszystkie te przemiany pozwoliły w roku 2006 zostać Wieltonowi. Wieltonowi spółką akcyjną, która w 2007 roku w listopadzie zadebiutowała na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych w Warszawie. W roku 2008 Wielton po raz kolejny przeszedł proces automatyzacji i robotyzacji zakładów produkcyjnych, natomiast w 2015 roku miało miejsce przejęcie spółki Froyal i zakup spółki Viberti, która dzisiaj się tak nazywa, wcześniej nazywała się Italian Rimorchi S.R.L. 2016 rok to rok pod znakiem otworzenia nowego centrum badawczo-rozwojowego i ekspansja na rynek afrykański. Natomiast w roku 2017 ogłoszono strategię wzrostu dla grupy. Strategię wzrostu 2020, która zakładała, że Wielton podwoi wyniki zarówno w obszarze przychodów, jak i wolumenu sprzedaży. Jeżeli natomiast chodzi jeszcze o akwizycję, to w roku 2017 mieliśmy przejęcie 80% udziału grupy. Lagendorf, niemieckiego producenta naczep. Dzięki temu Wielton miał dostęp do rynku niemieckiego w łatwiejszy sposób. Kolejne 20% zostało przejętych do końca roku 2020. Natomiast jeszcze w roku 2018 Wielton przejął spółkę z Wielkiej Brytanii Lawrence David. Także tutaj łatwo można wywnioskować, że Wielton na kolejne rynki. Wchodzi poprzez m.in. akwizycje firm, które działają na danym rynku. No i jak widać idzie im to całkiem sprawnie i całkiem sensownie. Obecnie portfolio całej grupy to 7 marek, które swoją działalność prowadzą między innymi w takich krajach jak Wielton Polska, czyli Nasz Rodzimy Rynek, Wielton Ukraina, Wielton Białoruś i Wielton Rosja, jeżeli chodzi o malutkie spółki i udział w rynku, a o tym jeszcze sobie porozmawiamy. W Niemczech działa taka marka jak Lagendorf w Wielkiej Brytanii Lawrence David, we Włoszech Vibretti i Cardi oraz Froj we Francji. Mamy też Wielton Afryka. Samą misją spółki jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu, a cztery podstawowe wartości to ludzie, inicjatywa, jakość i bezpieczeństwo. Wielton w liczbach wygląda następująco. Jeżeli chodzi o produkty, to jest to 12 grup produktowych, czyli tak naprawdę 12 różnych dziedzin, w których Wielton sprzedaje swoje produkty, a te 12 grup projektowych przekłada się na 800. Różnych możliwych konfiguracji produktów. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy naczepę, no to może ona być w różnych konfiguracjach. Na przykład, możemy mieć chociażby naczepę, która ma 6 kół, 8, 12, może być dłuższa, krótsza, szersza. No, generalnie takich konfiguracji jest 800. Nad całością produkcji naczep, przyczep i innych produktów czuwa 3380 osób pracujących w grupie Wielton i 300 inżynierów, którzy projektują te przyczep. Jeżeli chodzi o akcjonariat w Wieltonie, no to jest on dosyć rozproszony. Nie ma tutaj większościowego akcjonariusza i przy tym ponad 20% akcji należy do akcjonariuszy indywidualnych. Więcej liczb Wieltonu możemy sobie zobaczyć w prezentacji z 16 września bieżącego roku. Jest to prezentacja wynikowa, w której widzimy, jak zdywersyfikowany globalnie jest Wielton. Co ważne, Wielton jest pod względem udziału w rynku trzeci w Europie i dziesiąty na świecie. Jak już wspominałem, jest to prężnie rozwijająca się firma, która powstała w 1996 roku, więc w tym roku obchodzi swoje 25-lecie i posiada kilka silnych lokalnych marek w swoim portfolio. Rok 2011 jest dla Wieltonu zdecydowanie udany i najważniejsze wydarzenia z pierwszego półrocza no to na pewno kontynuacja pozytywnego trendu z pierwszego kwartału 2021 roku. Zdecydowanie systematyczna poprawa efektywności operacyjnej przy wzroście mocy produkcyjnej i ta moc produkcyjna to 75 sztuk dziennie w obec 45 na koniec roku 2019. Różnica jest duża, ale warto pamiętać, że Wielton bardzo mocno się też w ostatnich latach rozwija. Dzięki popytowi na produkty, który mógł być spowodowany wieloma różnymi rzeczami i chociażby fakt drożyzny frachtu jest tutaj dosyć kluczowy, ponieważ jeżeli drogą mogę coś przewieźć statkiem, no to taniej jeżeli mi wyjdzie coś drogą lądową, to po prostu przewożę to drogą lądową. Oczywiście przełoży się to na to, że Wielton po prostu będzie miał więcej pracy, bo będzie potrzeba większej ilości przyczep, naczep, no po prostu tych urządzeń do przewozu, wszelakich rzeczy. Ale to nie wszystko, bo Wielton chwali się jeszcze kilkoma rzeczami, a mianowicie skuteczną obroną Marsz, mimo tego, że wzrosła cena surowców, konsekwentna redukcja zadłużenia oraz obniżenie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA, do Poziomu 2 i 2 z poziomu 3,8 na koniec roku 2020. Natomiast co istotne, dzięki temu raportowi dowiedzieliśmy się też, że Mobruk zaczął spełniać warunki, wewnętrzne warunki według polityki dywidendowej, które tę dywidendę za rok 2020 pozwoli wypłacić. I będzie to 33 grosze na akcję. Natomiast jeżeli już przy dywidendzie jesteśmy, no to payout ratio dla. Takiego poziomu wypłaty dywidendy to 71%. Na kolejnych slajdach można sobie przejrzeć udział w poszczególnych rynkach Wieltonu, procentowo oczywiście. No i co ciekawe, czego ja na przykład nie wiedziałem i bym się nie spodziewał, no to mimo, że rynek polski jest głównym rynkiem zbytu dla wielu firm, no to nie dla Wieltonu, ponieważ największy udział w rynku posiada we Francji. Co jeszcze ciekawsze, no to przychody w każdym z tych państw, które tam były na wykresie, no to rok do roku są wyższe o kilka, czasem kilkadziesiąt procent. No i jeżeli ktoś chciałby poczytać sobie o wzroście dziennego wolumenu produkcji, o którym mówiliśmy, względem na przykład roku 2019, no to tutaj prezes Piotr Kuś tłumaczy, jak tak naprawdę wygląda realizacja celów na rok 2021. No i właśnie. Wiąże się to z tym wzmacnianiem mocy produkcyjnej. Jeżeli o samą spółkę chodzi, to jej kapitalizacja jest niewielka, jest to 750 milionów złotych niespełna i jest to wycena przy dzisiejszym kursie akcji na poziomie 12,32 złotych, gdzie w roku 2020 pod koniec Akcje Wieltonu można było kupić poniżej 4 zł. Wielton strasznie szarował pod niej, było to oczywiście spowodowane pandemią, bo po prostu wtedy zamówień nie było aż tak dużo, no ale systematycznie od początku roku 2021 kurs akcji rośnie i na dzień dzisiejszy już niedużo brakuje mu do maksimum z roku 2017. Co warto powiedzieć, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy cena do zysku Wynosi 10,65 i jest to mniej więcej cena sektora, w którym działa, i na dzień dzisiejszy ta wycena jest no, dosyć atrakcyjna. I nawet mimo tych wzrostów, no to Wielton wydaje się dobrą opcją do zakupu, jeżeli chodzi o dane finansowe no to przychody ze sprzedaży wyglądają dosyć ładnie. Bielton od samego początku notował wzrosty. Co prawda w roku 2009, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem, te przychody spadały, ale już od roku 2009 z małymi potknięciami, na przykład w roku 2013, przychody rosły. Mimo to wykres wygląda całkiem ładnie, przy czym należy pamiętać ja o tym, już chyba mówiłem, że w roku 2020, kiedy mieliśmy pandemię, no to Wielton dosyć mocno borykał się z kryzysem i odczuł jego skutki. Jednak, mimo wszystko, uważam, że Wielton ładnie sobie poradził z tymi pandemicznymi skutkami, ponieważ, mimo wszystko, zanotował zysk nie stratę. Jak widać, to fajnie wygląda przeskok z roku 2015 i 16, kiedy Wielton niemal dwukrotnie pomnożył swoje przychody. I aż do roku 2019 zwiększył niemal przez te 4 lata znowu dwukrotnie swoje przychody. Natomiast co fajnie widać na wykresie kwartalnym nierocznym, no to widać, że ostatnie dwa kwartały, czyli pierwszy i drugi kwartał 2021 roku jest zdecydowanie lepszy, aniżeli rok 2020. Są to niemal takie wyniki jak w roku 2019 w kwartałach pierwszym i drugim. I wydaje się, że Wielton ten wynik z roku 2019 może powtórzyć, a nawet i go mocno przebić, ponieważ 3 i 4 kwarta w roku 2019 były zdecydowanie słabsze niż pierwsze półrocze. Natomiast co jeszcze ważne, no to Wielton porównywał w tych swoich statystykach moce przerobowe. Te moce były porównywane właśnie do roku 2019 i one się znacznie zwiększyły, więc ja tutaj... Szacuję, że może być znaczna poprawa wyników względem roku 2019, i tak jak mówię, rok 2020 nie był dobry dla Wieltonu, i myślę, że to jest rok pomijalny. Tutaj nie trzeba go rozważać jakoś mocno, no bo po prostu branża, w której Wielton działał, była mocno dosyć dotknięta. Wracając do rocznego przedstawienia wyników finansowych, no to zysk netto Wieltonu za rok 2019 był no, znacznie gorszy niż lata wcześniej. Taki wynik, był ostatnio w roku 2016. A rok 2017 i 2018 to zdecydowanie wyższe wyniki zysku netto. Znowu pominiemy sobie rok 2020, bo tutaj zysk jest dwukrotnie niższy niż w roku wcześniejszym 2019. No i powód jest oczywiście znany. Natomiast znowu przełączając się na kwartalne wyniki, to widzimy, że rok 2021 to pierwsze półrocze, znowu jest porównywalne do roku 2019. I te kwartały 3 i 4 w roku 2019 tak naprawdę były słabe pod kątem. Zysku netto. One zdecydowanie odbiegały od dwóch pierwszych kwartałów tego roku, i niemal w tych dwóch kwartałach, w tym drugim półroczu, zysk netto był na poziomie, a nawet niższy niż w dwóch wcześniejszych kwartałach. No i jeszcze wracając do rocznego przedstawienia danych, no to widzimy, że niestety te przychody ze sprzedaży nie przekładają się na zysk netto, i on nie do końca rośnie z roku na rok. Były lata, kiedy wyniki były naprawdę dobre. Natomiast jak przejdziemy sobie do wykresu, to widzimy wyraźnie, że od roku 2010, kiedy była ostatnia strata, no to te zyski do 2017 roku, zyski netto rosły. I to w dosyć szybkim tempie od roku 2015. Natomiast następne 3 lata, włączając do rok 2020, to systematyczne straty. No ale światełko w tunelu pojawia się, kiedy spojrzymy właśnie na rok 2021 i Wielton myślę, że nadrobi wyniki i będzie zbliżał się do wyników z roku 2018. Oczywiście mówimy tutaj o zysku netto, a zysk netto to nie to samo, co przychodzę ze sprzedaży, które no bądź co bądź rosną, ale nie przekłada się to w Wieltonie na zyski netto. No i wytłumaczenie jest proste. Jak przejdziemy, sobie do kwartalnych wskaźników rentowności czy marży no to możemy sobie zaobserwować, że marża zysku brutto ze sprzedaży systematycznie spadała od pierwszego kwartału 2019 roku. O ile wcześniej w roku 2010 w pierwszym kwartale mieliśmy najniższy wynik, który wynosił 5,22% no to widzimy, że on dynamicznie rósł. Rósł do 16,17% w roku 2012, i utrzymywał się mniej więcej na 16% do roku 2014 15. W 2015 roku mieliśmy lekki spadek, ale w roku 2016 dalej te rentowności były na podobnym poziomie, czyli około 16%. Natomiast później w roku 2017 i, i dalej, no to mamy systematyczny spadek i zanotowaliśmy takie minimum na 9,76% w drugim kwartale roku 2020. Natomiast w trzecim i czwartym kwartale roku 2020 no, zaczęło się wszystko zmieniać i odbijać, te rentowności zaczęły rosnąć. Obecnie rentowność to 12,81 i tak naprawdę wraca do tej wartości około 15-16%. Zobaczymy czy się uda, no, ale miejmy nadzieję, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, ale... To jest tak naprawdę marża zysku brutto. A jeżeli chodzi o zysk netto, to powinniśmy patrzeć na marżę zysku netto, która zdecydowanie lepiej obrazuje to, jak wyglądała marża, która pozwoliła generować zysk netto. I tutaj zdecydowanie widzimy szczyt w roku 2016, niewielkie obsunięcie w roku 2017 i lekki wzrost w 2018, natomiast w roku 2018, no to to jest systematyczny spadek. Krytycznie marża spadła poniżej 1% w trzecim kwartale roku 2020, natomiast obecnie powolutku wraca do normy i osiągnęła już 3%, kiedy taki ostatnio wynik był zanotowany w roku 2018. Wyłączając rok 2020, no to wcale aż tak źle to nie wygląda i można powiedzieć, że Wielton na, poprzez lata tracił tą rentowność, jednak powoli odbija się i po tym swoim takim kryzysie wraca wszystko do normy. Jak mocno pandemia odbiła się na Wieltonie, no to mamy obraz poprzez rentowność kapitału własnego. Widzimy, że ta wartość w roku 2019 w czwartym kwartale to było ponad 15%, wcześniej to były jeszcze wyższe wartości, a cały rok 2020 to grubo poniżej tej kreski 10%. No, i dwa, drugi i trzeci kwartał to poniżej 5%, co jest tak naprawdę w porównaniu z historycznymi wynikami bardzo mało. W drugim i pierwszym kwartale roku 2021 te wartości znacznie się poprawiły, obecnie jest to 16%, ponad 16%. No więc bardzo blisko. Roku 2019, więc mocno widać poprawę tej rentowności. Co jest troszeczkę niepokojące, to może spowodowane jest to inwestycjami, ale dosyć duże i wysokie jest zadłużenie. Ten wskaźnik to jest 71%. Gdzie taka, przyjmuje się taką bezpieczną barierę 65-67%, i on utrzymuje się na tym samym poziomie. Czasami lekko spada, czasami lekko rośnie, ale generalnie jest to przedział między 70 a 75%. Więc jeżeli chodzi o zadłużenie, no to zdecydowanie jest to zadłużenie powyżej tej normy, ale nie, nie dużo, więc nie wiem, czy jest to bardzo mocno martwiące. Jednak martwiące jest zadłużenie netto, które kwotowo. Rośnie. I widać bardzo dobrze to na wykresie, który pokazuje, jak Wielton się zadłużał. Do roku 2015 było to mniej więcej 200 milionów złotych, obecnie jest to miliard i 174 blisko miliony złotych, więc, więc to zadłużenie no, dosyć mocno wzrosło, jeżeli chodzi o kwotę, a nie o procenty. Ale tak jak mówię, ten wskaźnik zadłużenia ogólnego jest blisko tej normy, nieco powyżej, więc no nie jest to aż tak bardzo negatywny czynnik. Natomiast istotne jest to, że jest to zadłużenie, które jest zdecydowanie wyższe, aniżeli zadłużenie w sektorze, które jest mniej więcej na poziomie około 50%. Procent. Przechodząc do ratingów, to rating Altmana to BB 5,1 score. Nie jest to jakiś wybitny wynik, ale jest w miarę bezpieczny. Natomiast ważniejszy ten Piotrowski F-score jest blisko maksimum 7 na 10 punktów 7 na 9, przepraszam. Natomiast tutaj nie sugerowałbym się aż tak bardzo tym scoringiem, ponieważ rok 2020 był dosyć dziwny, słaby w wykonaniu wieltonu i ja jednak porównałbym końcówkę roku, roku 2021 z rokiem 2019. Wtedy będziemy mogli mówić o takim dosyć porównywalnym i racjonalnym wyniku. No i jeżeli chodzi o dywidendę, no to to praktycznie od początku wielką tą dywidendę wypłaca. Nie jest ona z roku na rok rosnąca, ale ta stopa dywidendy też nie jest duża. Mimo to były tylko trzy przerwy, tylko i aż, chociaż zależy jak na to patrzeć. Historia jest długa, natomiast te przerwy były w roku 2009 i 10 między innymi i był to rok kryzysu finansowego. No, i wtedy też Wielton zanotował ujemne wyniki zysku netto, w związku z czym logicznym było to, że tej dywidendy nie wypłaci, no i generalnie rzecz biorąc, bardzo dobrze zrobił, tak? Natomiast następnie za lata 2011 18 czyli aż do roku 2019, ta dywidenda regularnie była wypłacana, nie była podnoszona, była bardziej skacząca, ale mimo to wypłacana była. No, i nie było też jej w roku 2020, za rok 2019, co było spowodowane też gorszymi wynikami Wieltonu, ale sytuacją, w której Wielton się znalazł, ponieważ był w tej drażliwej branży i generalnie rzecz biorąc był narażony na te wszystkie nieprzyjemności, które związane z koronawirusem były. No, i rok 2021 i wypłata za rok 2020 będzie, ponieważ Wielton wypełnił założenia z planu finansowego, w związku z czym tę dywidendę wypłacić może. I tak się też stanie, zostanie ona wypłacona w dwóch ratach 16 i 17 groszy w październiku i grudniu. Natomiast 22 września, czyli na sesji w środę, mamy ostatni dzień, kiedy możemy nabyć akcje z prawem do dywidendy. I teraz ostatnio pojawiło się wiele pytań. Jeżeli kupimy do końca sesji w środę 22 września akcje Wiltonu i zatrzymamy je do czwartku i dopiero w czwartek albo później sprzedamy, no to wtedy dywidenda nam przysługuje. Natomiast jeżeli do końca sesji, w środę, 22 września, akcji się pozbędziemy, no to na dywidendę się nie załapiemy. Także tutaj taka mała uwaga. Co bym chciał jeszcze powiedzieć o dywidendzie? No to Wielton wypłaca tą dywidendę w zależności od zysków netto, które osiągnął w danym roku. I co idealnie widać, Wielton wypłaca tę dywidendę, jeżeli nie ma jakichś problemów i nie jest dotknięty jakimś kryzysem, to znaczy na przykład kryzysem finansowym w 2009 i 2010 roku, kiedy sektor bankowy bankowy miał problemy, no i to też było pośrednio związane z Wieltonem. No i 2020 rok, kiedy Wielton tak naprawdę borykał się z problemami dotyczącymi koronawirusa. Wiele firm transportowych stanęło, nie miało zleceń, ale też nie miało pieniędzy na inwestycje w związku z czym albo zostały wstrzymane, albo ich po prostu nie zarabiali i w związku z tym Wielton po prostu Miał gorszy rok i tej dywidendy nie wypłacił. Zatrzymał ją na poczet tego, co może się wydarzyć w przyszłości. No i jasno trzeba komunikować, że jeżeli Wielton nie ma problemów, które gdzieś tam świat dotykają i są dosyć poważne, no to Wielton dom dywidendy wypłaca. Jeżeli są jakieś większe kryzysy, no to. Wtedy pośrednio bądź bezpośrednio one Wielton mogą dotknąć. Na koniec zostawię tutaj rekomendację z domu maklerskiego Trigon, która opiewa na cenę docelową 16 zł. Przy czym no, tą ceną bym się nie sugerował. Bardziej zwróciłbym uwagę na to, co tutaj Wielton, jakie są dostrzeżone przez dom maklerski Trigon pozytywy, które mogą wpłynąć na lepszą koniunkturę dla Wielton. Czyli branża samochodów ciężarowych może się rozwijać w najbliższym czasie dosyć mocno. Ta rozbudowa mocy produkcyjnych, o których już sobie rozmawialiśmy, umocnienie się na pozycji w, na rynkach, w których Wielton jest obecny i generalnie dywersyfikacja geograficzna. Dzięki zwiększeniu mocy produktowej produkcyjnej też można było rozszerzyć ofertę produktową grupy Wielton. Zdecydowanie Wielton rozwija się w usługach posprzedażowych, jakieś serwisy czy doposażanie tego typu rzeczy, rozwijający się sektor rolniczy, w którym również Wielton ma swój udział. Tutaj jest to o czym mówiłem, czyli te kryzysy wzmacniają liderów i poprawiają się wyniki ich po takich kryzysach. Ponieważ wszystko się odbija, no i Wielton na tym korzysta. Dalej mamy informację o kończącej się strategii, to znaczy rozliczeniu tej strategii za lata 2017 20 która została wydłużona do 2021 roku, no i nowa strategia na lata 2022-2026. I pytanie, jak tutaj Wielton do tego podejdzie. Są tu też podane zobowiązania warunkowe z tytułu tych akwizycji, które Wielton dokonał, czyli Lagendorf i Lawrence David. Więc tutaj też może się coś wy, wydarzyć. Niemniej, jeżeli ktoś rozważa, no to ja polecam ten artykuł, jeżeli ktoś chciałby nabyć te akcje, no bo to jest bardzo fajna analiza tej spółki pod kątem przyszłych wyników. Dwie ważne informacje z tej. Rekomendacji to m.in. to, jak odbywała się metodą DCF ta wycena wieltonu, oraz to, jak wygląda rynek obecnie samochodów ciężarowych inaczej. To jest bardzo ważna informacja, którą tutaj zostawiam i polecam. A na koniec zapraszam Cię do subskrypcji kanału Finansowa TV na YouTube. Będę bardzo wdzięczny za tą subskrypcję. Zapraszam Cię do. Subskrybowania podcastów w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Podcast nazywa się Finansowe Odpowiedzi i jest też dostępny pod adresem finansowa.tv ukośnik podcast. Pierwsze dwa odcinki już są dostępne. W każdą środę rano będzie kolejny odcinek. Jeżeli masz ochotę, to jak najbardziej zapraszam Cię gorąco do przesłuchania, do subskrybowania i jeżeli masz jakieś uwagi, daj mi o tym znać. Natomiast na dzisiaj to tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie tej analizy. Jeżeli masz ochotę na jakąś inną analizę spółki w najbliższym czasie, no to tak jak mówiłem na początku odcinka, zostaw Zostaw w komentarzu nazwę spółki i ja się spróbuję nad tymi spółkami pochylić. Pamiętaj, że nie jest to porada inwestycyjna ani żadna rekomendacja, jest to materiał w celach edukacyjnych i ja nie ponoszę z tytułu inwestycji żadnej odpowiedzialności. Dzięki serdeczne, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!